będziemy lecieli dalej z tym chaosem. Okej. W każdym razie następna tura i zobaczymy, co się będzie działo. Czarna kruszyna tutaj dopływa. Wy, chyba nie dobrze. Asurowie Zultuanu, jesteście strażnikami tego świata, o panie. Wasz intelekt jest przenikliwy. Wasi wojownicy wyszkoleni, a osady, których bronią, są niczym raj. Wasz szlachetny ród stoi na szczycie ładu świata. Light will drive back the darkness. Jeśli potrzebujesz pomocy, panie, możesz na mnie polegać. Okej. Tu już na przykład na myszce obracanie kamery nie działa i trzeba na klawiaturze. No, dobrze, nieważne. Marudzę, wiem. Ale tak to jest, jeśli sterowność grze nie jest taka, jak bym chciał, żeby była. Ale nieważne. Mamy nasze jednostki. Okej. W zasadzie to tak dosyć wysoko to zielone tutaj jest w porównaniu z tymi czerwonymi tutaj. Ale zobaczymy. Atakujemy lśniącą wieżę. Może być trudno, bo tu chyba są mury obronne. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w ogóle. Ale ja tą wieżę muszę mieć. To jest moje. Prawym trzeba, prawym. To victory, tak jest. Alaria. Dotarliśmy do miasta, a wojownicy są gotowi do boju. Rozważ dostępne możliwości. Być może warto otoczyć wroga i wziąć go głodem. Wziąć go głodem? No dobrze, co my tu mamy? Stoć bitwę? Automatyczne rozstrzygnięcie? No nie, raczej. Przerwij oblężenie. Też nie wchodzi w grę. Okrąż. Otocz osady i poczekaj... przeczekaj wroga zamiast atakować go. A spróbujemy tym razem. Kill them. Bring me battle. Dla mnie to też jest spory plus, no bo jak będę wyczekiwał, to przy okazji tu mi się też rozwija wszystko, więc no czasem ten czas może być na naszą korzyść. Bronisz się przed kultem zbytków. W sensie, że mnie atakują, rozumiem? No, czyżbym się tego nie spodziewał, no tak. Pull back. Stocz bitwę, odwróć. Sunfang hungers. Oczywiście, że stoczy bitwę. Ja nie uciekam. Czyli dyscyplinę trzeba podnosić w naszych szeregach. Wtedy nie będą uciekać. Dobrze, jestem ciekaw, bo tutaj widzę, jeszcze mamy Feniksa jakiegoś, to chyba coś w rodzaju jakiegoś bohatera generalnie. I coś jeszcze, tu mamy chyba katapulty. Jeden oddział, w każdym razie to chyba jest to samo, co we mnie strzelało we wcześniejszej bitwie. Twoi żołnierze gotowi są ruszyć w bój! Czekają na twoje rozkazy! Tak, mamy Fenia. Czyli tak, my jesteśmy tu, tamci są tam. My mamy tu. No teraz nie wiem, czy oni będą chcieli podejść tędy, czy tędy. Oni są ustawieni tutaj, no ale jak podejdą stąd, to będzie kiepsko. Liczę na to, że jednak pójdą tędy, więc tak. Nasze koniki umiejscowimy tutaj. Chociaż wolałbym plesie. Bo nie wiem, czy oni podejdą stamtąd, czy nie. To przynajmniej nie będą się rzucali w oczy. A że są na koniach, to raczej szybko powinni się przemieścić. Dobrze. Co my tutaj dalej mamy za jednostki?
łucznicy. Cały czas się zastanawiam, czemu oni tych łuczników dają na sam przód, skoro to mają być chronione jednostki. Więc to raczej powinno wyglądać, co jest. Nie Archers. Loyal. Mówię, ta sterowność do mnie nie przemawia do końca tutaj. I ciężko mi się tutaj... O jest, udało się coś zrobić, dobrze. Jeden odciął. Spearman! Spearman. Pikinierz. W zasadzie to nawet od tym zaczął. Tak. Nawet jeszcze inaczej. Okej, tu mamy tych. Tych bym zabrał też. Tutaj. Tak. Łuczników bym tych zabrał i dał tutaj. Spearman! Kolejni pikinierzy, tych mogę dać tutaj też, bo to będzie ostatnie, które tutaj się znajdą, to może w ten sposób. Tych łuczników stąd zabiorę i damy ich tutaj. No bo gdyby coś tamtej strony przyszło, też trzeba się na to przygotować, nie? Więc damy ich tutaj. Nawet jakby mieli się gdzieś przenieść, to by było... Okej, i tych damy tutaj w ten sposób, żeby trochę blokowali też bok. Okej? Tych zabierzemy tutaj. Coś nie tak. Okej. I tu mamy artylerię polową. Artylerię polową sobie damy, ona też musiała być, w sumie tutaj bym ją wyrzucił. Tak. Chociaż ona dosyć daleko strzela, więc popatrzmy jak to wygląda. Tak. Tak będę musiał się nią przemieścić i tak, bo patrząc tu na te nierówności. Ona w sumie dobrze by strzelała z lasu, ale nie wiem, czy to nie ogranicza jej strzelności, czy jakoś coś w ten sposób. Bo jeśli tak, no to niedobrze. No i dobrze, to tutaj część armii mamy rozdysponowaną. Zastanawiam się, co z tym Feniksem. Naszego kolegę tutaj damy. Okej. Okay. A Feniksa damy tutaj. Nie wiem jak dobry jest ten Feniks i co on robi, ale dowiemy się już pewnie niebawem. Dobrze, no to jesteśmy przygotowani. A jak jesteśmy przygotowani, tak myślę. A, armia jest tam. Rozumiem, stąd będą szli w tym kierunku. Czyli ja od razu szybciutko w las będę musiał ganiać moją... jazdą. Czyli nie, ja ich dam tutaj na razie. I schowam ich po prostu tutaj do lasu. Jak już ruszymy. No i lecimy w las. Pamiętaj, by dobrze rozstawić oddziały podczas bitwy, panie. Rozciągnij formację, aby uzyskać najlepsze rezultaty. O, oni już tak szybko. It shall be done. Asa, advance. Advance. To the fray. Spearmen. Forward.
We away. It shall be done. For Ulfwan. Archers. Okej, Feniksa bym sobie zabrał. Zobaczymy, co on robi. Przepędź go! Forward! Acknowledged! Moving out! Róg słabnie, a jego oddziały uciekają. Gońmy tych tchórzy! Nie zauważyłem, że oni tutaj jeszcze biegną. No nieładnie, tak mnie podeszli dosyć. Dosyć, no tego się nie spodziewałem, jak mam być szczery. Champion of Alaria! Ulfwan! Weapons ready! Pull back! Without fail! Assyrian guide us! Death to all! Trzeba popatrzeć, czy tu coś jeszcze nie wyjdzie przypadkiem, bo... A, uciekają, dobrze. Dobrze, tutaj moi... Próbują ogarnąć tych. No i dobrze. Spearmen! Warrior! For order! Sword of the Asur! Battle awaits! To battle! By Alario! Asa, with... Jak tam moje... Uciekają? Niedobrze, bo ostrzeliwują ich, dlatego... Dobrze, tylko tu zwrot na razie. Konnicy wiele nie zostało chyba. Back.
eager for battle. Grupa stać. Tak mało gadam, bo się skupiam tutaj na tym, co się dzieje, bo tak niewiele tutaj, znaczy tak wiele się właśnie dzieje, że nie wiem, co się dzieje, bo wszystko się porozłaziło. Zabili mi jedną jednostkę z tego, co widzę. Powiem tak, nieprzemyślanie to było, ale bo też nie wiedziałem, co tutaj się będzie działo, jak mam być szczery. I za dużo tego się dzieje. Za bardzo mi się wojska rozeszły i teraz nie mam nad tym kontroli. No i tego cholernego bohatera nie wiem, jak użyć. On ma jakieś moce i nie wiem, gdzie ja mam to nawet zrobić. For duty, Sinath. Heir of Anarion. Okay, spróbujemy pójść w ten sposób. Feniksa może wezmę sobie też tutaj. Tylko czemu ten Feniks atakuje z ziemi, a nie lata? To jest ciekawe. W końcu to ptak. Wódz ucieka z pola bitwy. Żałosne widowisko. Jego armia z pewnością za nim podąży. Tak, domyśliłem się, że właśnie trzeba wodza zaatakować i troszeczkę go tam poturbować. Wtedy wojska mają mniejsze morale. Jakoś to poszło. Mogło być gorzej. Heir of Anarion. By Asurion. Pogonimy jeszcze tych niektórych tutaj, których się da. For all part.
No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gonić mi tu ich. No trzeba przyznać tę troszeczkę przejrzystość tego, co się dzieje na polu walki, nie jest taka dobra, przynajmniej dla mnie. Te ludziki są tak malutkie, że to aż punkciki prawie. Jak chcę zobaczyć większy teren, aha, bez oglądu na większy teren to znowu nic nie zrobimy. No bo nie widzimy, co się dzieje i gdzie nasze wojska na przykład uciekają, czy gdzie kogoś gonią. No nie wiemy, nie wiemy. I to naprawdę utrudnia grę. Zwycięstwo. Pięknie. Pięknie. Zwyciężyliśmy kolejną walkę, tym razem już było trudno. Pomimo, że gramy na łatwym stopniu trudności. Znaczy tak mi się wydaje, że trudno, aczkolwiek patrząc na liczby przy moich jednostkach, no to lekko nie było. I to tak całkiem. Prawie nieżywi są. Na pewno artylerii nie mam. Hej. I teraz tak, patrząc na cyferki, to chyba są cyferki wojsk. A tak, ilość śmiertelnych. Czyli zdecydowanie u mnie jest ich więcej. Ale Feniks mi nie zginął. Czyli to jest ile moi zabili tamtych? Już teraz nie wiem. Zdobyto łupy 993. Zdobyto punkty doświadczenia. Okej, okay, czyli... Okej. Okay. A to są... moi... jeńcy, z tego co mi się wydaje. Dobrze, tym razem będę jednostki... pracę przymusową dam. Bo wolałbym... rozbudować... poszerzyć swoją armię, albo raczej zwiększyć troszeczkę, chociaż minimalnie, jak tak mamy dalej walczyć. Sun Fern, on co, uciekł? Można znaleźć najprzedniejsze umysły na świecie. Zaprzęgnij je do pracy nad ulepszeniem swych metod toczenia wojny, panie. Do wykonania tego zadania potrzebne będą jeszcze znamienitsze budowle. No tak, no budujemy się, budujemy. Cały czas się budujemy. Co to w ogóle tutaj wszystko jest? Obrzędy. Dwór Feniksa to istna kuźnia intryg. A niektórzy dworzanie chętnie wykorzystają najnowsze wydarzenia, by obrócić ludność przeciwko tobie. Podejmij kroki konieczne do zdławienia niepokojów. Okej. Okay. Leśniąca wieża, Lotern. I am ready to fight. Dochód. Plus jeden. Podatkuj? A podatkuj, ale jak to da się, nie da się, nie da się, myślałem, że da się tutaj podatek zmniejszyć, zwiększyć, szkoda, że się nie da, bo to byłoby, jest podatki 100%, ale nie chcę, żeby były 100, chciałbym mniej po prostu, żeby było, ale żeby były. W sumie co on powiedział? Zadowolenie pokoju. Jakie to są kroki? Łatwiejsze jest w prowincji wyznacznikiem zadowolenia lub niezadowolenia mieszkańców i musi podlegać monitorowaniu, by dokonać budowy.
Dowie się czegoś więcej o ładzie publicznym tutaj. Obecność armii. Oczywiście, że armia swoje zrobi. W przyszłych wojnach trzeba będzie wykazać się nie tylko siłą, ale i sprytem. Weź pod rozwagę rozbudowę swych włości, by można było werbować bohaterów, panie. Bohaterowie mogą wesprzeć twoje siły lub uderzyć na twych wrogów. Tak jest. Zgadzam się. I tutaj można coś... Co tu mamy? Zaawansowane wojsko. Podstawowe wojsko. Wyjątkowy obiekt. Wyjątkowe obiekty są unikalne i łatwo rozpoznać je z daleka. Ułatwiają nawigację podróżnym oraz armią. Tu mamy unikalne, zaawansowane wojsko. Mocni wojowników Asurów i z demonstruje pełną moc Utuanu. Obrona. Iglice obronne, wieże i ściany z talizmanami do odpierania potencjalnych najeźdźców oraz... Infrastruktura, potęga dyplomatyczna i ekonomiczna Asurów jest legendarna. Zadbaj, żeby to się nie zmieniło. Dobrze, myślałem, że lśniąca wieża już jest nasza, ale chyba nie bardzo. Czyli tak, obóz milicji. No to tutaj w takim razie wybierzemy sobie zaawansowane wojsko może. Bo tu mamy tak, tu mamy obóz milicji, tu mamy cieśnina lotchemyjska, czyli tak w sumie podstawowe wojsko oraz zaawansowane wojsko. Jak to zrobić? Nie pojawia się? Jak mam to zmienić? Bo nie wiem. Chyba nic nie zrobimy, ale spróbujemy. Co to daje? Kuźnia elfów? Nie może być, musieć najpierw ulepszyć główny budynek w osadzie. Czyli który? Ten, tak? Elfia wioska. Można wymagane nadwyżka ludności. Troszkę to skomplikowane tutaj. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. No to na pierwsze oko wygląda skomplikowanie. Dobra, infrastruktura. Co my tu mamy? Plaza. Żeby zdobyć dodatkowe informacje. Talizmany, zboże. Co to jest? Gospodarstwo. Może zaczniemy od gospodarstwa. Elfie ogrody. No ciężko mi powiedzieć, co mam zrobić. Wielkie tereny przeznaczone na spotkania panujące całkiem bezpretensjonalna, jak na elfy wysokiego rodu atmosfera. Przychody 62, publiczny 2. O! Tutaj mamy produkcję elfich ozdób 6 skrzynie. Tu mamy tempo uzupełnienia strat 3%, rozwój plus 18, a może weźmiemy jednak do gospodarstwa właśnie. Dochody z bonusów odblokowuje możliwość. Dobrze, bierzemy to. Zdecydowanie. Zdecydowanie myślę, że tak będzie dobrze. Co my tu mamy jeszcze? Dyplomacja pozwala wpływać na relacje z innymi frakcjami. Dobrze się zastanów, nim zaakceptujesz jakąkolwiek umowę. Hehe. Ciekawe dlaczego.
No mogę nawet z wrogami tutaj dyplomację utrzymywać. Dobrze, na razie to nie ten. Bring me battle! Tu się coś dzieje, tu się coś dzieje. No mercy! There is glory to be won. Rozumiem, że tutaj dalej musimy powalczyć o dalszą część, tak? Never. No dobrze. Następna tura. A ja się z wami żegnam w tym odcinku i zapraszam już do kolejnego. Gatunek uwielbia wikłać się w polityczne intrygi, panie. Wpływy pośród tobie podobnych na dworach Asurów są bezcenne i mogą zostać wykorzystane w celu pozyskiwania przysług zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. No właśnie. No i tym właśnie, tą informacją zakończymy ten odcinek. Zobaczymy, co to będzie już w następnych odcinkach. Bo sam jestem ciekaw i coraz bardziej mi się ta gra zaczyna podobać, pomimo że ciężko mi się tu steruje i to wszystko, to wydaje się bardzo ciekawą grą, naprawdę wciągającą. Ale nadal 150 zł bym za to nie dał. I tym akcentem ja się z wami żegnam, zapraszam was do kolejnego odcinka, oczywiście jak się wam podoba, lajki dajcie. Jak chcecie być na bieżąco z filmami na moim kanale, subskrypcja, dzwoneczek, jakieś komentarze, będziecie mieli powiadomienia, a ja się z wami żegnam i już za tydzień się widzimy znowu. Na razie, cześć.